zaczęliśmy od researchu jakiegoś tam i pomysłu na film. Filmowy konkurs historyczny Patria Nostra. Rozpoczął się drugi etap rekrutacji do 7. edycji filmowo-animacyjnego konkursu historycznego organizowanego przez Fundację Patria Nostra. Wydarzenie ma na celu propagowanie wiedzy o historii Polski i jest skierowane do polskiej młodzieży na całym świecie. Katarzyna Wolejko. Posiłku i ofiar. Konkurs zachęca polską młodzież z całego świata do zanurzenia się w historię przy użyciu nowoczesnych technik. Zdaniem organizatorów to najlepszy sposób, aby przybliżyć kolejnym pokoleniom historię polskiego narodu. My musimy znać swoją historię, żeby nie powtórzyć tych błędów, które miały miejsce w przeszłości i nie dopuścić do eskalacji dzisiejszej sytuacji, która rozwija się na świecie. Dlatego to jest bardzo ważne znać, na czym polega pokojowe rozwiązanie. Polskie szkoły na Litwie aktywnie biorą udział w konkursie, nagrywając filmy o wydarzeniach związanych z historią Polski. W ubiegłym roku reprezentanci gimnazjum imienia świętego Jana Pawła II w Wilnie zajęli drugie miejsce. Mieliśmy temat Błękitna Armia Hallera, Józefa Hallera. To w czasy walk niepodległościowych, właśnie wtedy, kiedy z Francji Armia Błękitna powróciła do Polski, aby wziąć udział w walce o granicę II Rzeczypospolitej. Minutowy film ma opowiadać o konkretnym wydarzeniu. Uczniowie twierdzą, że taka alternatywna lekcja historii zachęca do sięgania po mniej znane tematy. Ciekawym doświadczeniem jest też dla nich sama praca przy filmie. Nagrywaliśmy w dwóch lokacjach, właśnie o Błękitnej Armii. To był powrót, więc pojechaliśmy w pociągu jedną scenę i drugą scenę właśnie w gabinecie podczas rozmowy generała Hallera wraz z generałem Foszem. Zgłoszenie do wzięcia udziału można wysyłać do 30 czerwca. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 30 września. Najwyżej ocenione zespoły zostaną zaproszone na galę finalową, podczas której wręczone będą pamiątkowa szabla i inne nagrody. Katarzyna Wolejko, Info Wilno.